Szczecin to jest specyficzne miasto, któremu należą się powierzchnie handlowe, który powinien mieć, mieszkańcy którego powinni mieć dostęp do wszystkich takich samych sklepów, firm, szyldów, jak mieszkańcy każdego innego dużego miasta w Polsce. Szczecin jest specyficzny, dlatego że przez wiele lat przechodził z rąk do rąk. Są tam wpływy skandynawskie, francuskie, niemieckie, polskie, rosyjskie, jakie sobie możemy tylko wymarzyć. Natomiast został pominięty, zapomniany przez dużych deweloperów, duże sieci, jakby go w ogóle nie było. Sukces najemcy jest naszym sukcesem w Szczecinie, jeśli wspólnie tą filozofią właśnie szacunku do tego miasta, szacunku do jego mieszkańców, którzy mają ogromne możliwości porównania oferty handlowej, chociażby przejeżdżając przez granicę, należy się im coś ekstra i my wierzymy jako firma, że my będziemy mieli sukces i nasi najemcy również, dlatego że podczas mojego już 2-letniego pobytu w Szczecinie stwierdziłem, że ludzie, mieszkańcy, klienci czekają na takie właśnie nowoczesne, rozsądne, z pełną ofertą galerie handlowe. Szczecin jest charakterystycznym miejscem, dlatego że natura nie znosi pustki. Jeśli nie chciały tam przyjeżdżać uznane marki i nie chciały mieć tam swoich przedstawicielstw, to środowisko prężne, bardzo mocne, bardzo silne, które jest mieszanką kulturową, mieszanką biznesową, wytworzyło swoje marki. Te marki są bardzo interesujące, one pracują nad swoim imidżem, one pracują nad ofertą dla swoich klientów, tworzą pewne struktury już ponad szczecińskie i wiele z tych ofert, które otrzymaliśmy, były bardzo interesujące i postaramy się je wkomponować w naszą galerię Ferio Pogodno w Szczecinie.